w ten sposób. Robić tego ciałem. Czy naprawdę myślicie, że takim ćwiczeniem zbuduję naprawdę duży triceps? Bo mi się wydaje, że nie. Z tej strony Łukasz Raruk, Athletic Mind. Dzisiaj sposób na dużą łapę. Czyli każdy chce mieć duże ramię. Od czasów Arnolda aż po dzisiejszy dzień każdy chce mieć duży obwód ramienia. Co zrobić, żeby go mieć? Przewija mi się na siłowni. Jako trener widzę mnóstwo osób, które ustawia priorytet na mięsień dwugłowy, czyli biceps. Ustawia go dwa razy w tygodniu. Jako priorytetowo, typowo trenuje biceps, żeby zwiększyć obwód ramienia. Natomiast prawda jest taka, że 2/3 ramienia to jest triceps. Dlatego powinieneś wykonywać triceps. To jest cała prawda o dużym ramieniu. Biceps to tylko jego jedna część. Biceps jest niesamowicie ważny, ale pamiętaj, że jego główną częścią ramienia jest triceps. Powinieneś ustawić priorytet głównie na triceps. Jeżeli masz problem z ramieniem, ustaw go sobie w taki sposób, żeby był, na przykład powtarzał się dwukrotnie w czasie tygodnia. Dwa razy w tygodniu. Pewien cykl 8-12 tygodni, gdzie wykonujesz i jesteś nastawiony typowo priorytetowo na rozbudowę właśnie ramienia. To właśnie triceps da Ci niesamowite rezultaty powiększenia obwodu ramienia. A dzisiaj podstawowe błędy przy jego wykonywaniu, ponieważ jest bardzo dużo niuansów, które sprawia, że Twój triceps wcale nie rośnie, nie ma progresu. Najważniejsze z nich to zbyt duży ciężar. Musisz zostawić swoje ego w szatni. To jest bardzo ważny element. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że duży ciężar nie jest ważny. Jest mega ważny, tak? Dla naszej hipertrofii mięśniowej jest bardzo ważne, żeby niszczyć nasze włókna mięśniowe. Natomiast musisz go cały czas kontrolować. Czyli kontrola ciężaru na odpowiednim poziomie. Drugie to czucie mięśniowe, czyli to, co u nas jest najważniejsze. To, o czym chcę Ci przekazać. Czucie mięśniowe, czyli musisz czuć dany mięsień. Musisz czuć, że on Cię pali, że Cię boli, że Cię piecze. Trzecie to złe ustawienie łokcia. Ale to za chwilkę. Najpierw Ci pokażę w dwóch ćwiczeniach. Często wykonywanym ćwiczeniem na tricepsy są wyprosty po prostu przedramienia w oparciu. I wiele osób wykonuje te ćwiczenia w ten sposób. Bierze zbyt duży ciężar, są wyprostowani w tułowiu i czy naprawdę myślicie, że takim ćwiczeniem zbuduje naprawdę duży triceps? Bo mi się wydaje, że nie. Teraz zbyt szybkie tempo i zbyt wysokie ustawienie ciała. Musisz być pochylony mocno do przodu. Łokieć tutaj ma ogromne znaczenie. Czyli im wyżej podniesiesz łokieć, wiadomo, nie może być on za wysoko, nie możesz przekręcić całego ciała. Natomiast łokieć jest tutaj kluczowy. Nie przekręcaj całego ciała. Ustaw w innej pozycji. Radzę Ci na pierwszą serię, drugą serię wziąć mniejsze ciężary, żebyś naprawdę dogrzał ten mięsień, poczuł go. Łokieć ustawiasz wysoko i teraz wykonujesz ruch do góry, spinasz jak najmocniej mięsień, przytrzymujesz go. Koncentracja i fokus na mięśniach. Masz być skupiony, żeby ruch wyszedł z tricepsa, z niczego więcej. Nie masz robić tego ciałem. Nie masz machać bezsensownie ciężarem, bo to Ci nic nie da. Nie da Ci takich rezultatów, jakich oczekujesz. A pamiętaj, jeżeli chcesz trenować triceps, czuj triceps. Dlatego łokieć ustawiamy w jednej pozycji. Wyprost do tyłu, przytrzymanie mocno, koncentracja. Pół sekundy do sekundy przytrzymania, powoli opuszczasz. Pamiętaj, że Ty nie masz sam chcieć wrócić tym ciężarem do siebie. Ty tak jakby skupiasz się na tym. Wyobraź sobie, jakbyś miał auto z górki i puszczasz je z ręcznego. Po prostu on masz Cię staczać powoli, hop, powoli Ci się stacza ciężar, rozciągając mięśnie z powrotem i mocno spinając. Rozciągamy mięsień i mocno spinamy. Rozciągamy i mocno spinamy. Spięcie, rozciągnięcie. Spięcie, rozciągnięcie. Spięcie, rozciągnięcie. Ustaw łokieć w jednej pozycji, skup się na tym, żeby ruch wychodził z tricepsa, mocno dopnij, przytrzymaj z pół sekundy do sekundy czasu, wolniej opuszczaj, cały czas z napięciem tricepsa, a gwarantuję Ci, że Twoje rezultaty całkowicie się zmienią. To jest pierwsze ćwiczenie. Natomiast drugie, które też często bardzo widzę na siłowniach, jest niesamowitym ćwiczeniem na zwiększenie objętości
całego ramienia. Wykonujemy te ćwiczenia lub dużo mnóstwo osób wykonuje oprócz tego wyciskanie szwedzkie na poręczach, tak? Ale jeżeli, dajmy na to, nie masz jeszcze mocy na tyle, jesteś na innym takim poziomie, pamiętaj, że jak ci mówię o czuciu mięśniowym, skup się głównie na technice wykonywania ćwiczeń. Jeżeli jeszcze tego nie czujesz, nie wiesz o czym dokładnie mówię, spokojnie, skup się na technice wykonywania, a potem to przyjdzie z czasem, gwarantuję ci. Stopień po stopniu, spokojnie. Teraz, te ćwiczenie to ugięcia pompki na ławeczce. I teraz, jak nie robić tego ćwiczenia? Chodź tutaj bliżej, żebyś zobaczył dokładnie, jak nie robić tego ćwiczenia. Nie bądź od ławeczki odsunięty w ten sposób, bo tak nie może wyglądać to ćwiczenie. Nie może też wyglądać w ten sposób, że musimy schodzić za nisko. Bo im niżej, jak widzisz, od razu z automatu bardzo mocno pracuje mój mięsień naramienny. Tego nie chcemy. Skupiamy się tutaj na tricepsie, więc ma nam pracować trójgłowy ramienia. Dlatego, jeżeli chcesz wykonać to ćwiczenie prawidłowo i naprawdę chcesz poczuć swój triceps, bądź jak najbliżej ławeczki. Odpychaj się na dłoniach, ustaw się na tej części dłoni. Blisko ławeczki, lekko nawet pochylony tułowiem do tyłu, w ten sposób będziemy całą siłę kierowali na triceps. Wcale nie musi być to długi ruch. Ważne, żebyś czuł triceps, czyli krótkie wejście na dół. Widzisz, od tego momentu już bym angażował mocno mięsień naramienny, barki już mi idą do przodu, to już jest niepotrzebne. Jestem w górze, cały czas czuję na tricepsie i do góry mocne zgięcie. Kolejną rzeczą, nie rób tułowiem, to nie ma sensu. Staraj się zaangażować tylko i wyłącznie mięsień, który chcesz, mięsień docelowy, który naprawdę chcesz, żeby pracował. Także skup się na tricepsie, zero ruchu tułowia, jak najmniej mięśni pomocniczych, oczywiście one muszą ci pomagać, ale skup się na tricepsie. To jest mój sposób na dużą łapę, gwarantuję ci, że jeżeli, jeszcze raz podsumowując, zwiększysz treningi w tygodniu, jeżeli masz problem naprawdę lub masz stagnację w obwodzie ramienia, dwa treningi w tygodniu na triceps, to skupisz się mocno na technice, na czuciu mięśniowym, na odpowiednim ułożeniu łokcia i odpowiednim tempie i ciężarze, gwarantuję ci, że będziesz miał progres. Do zobaczenia. Hej!